Na czym to polega, że dwoje ludzi są ze sobą razem? Albo jak się to robi, że się jest czyimś synem albo córką? Wydaje się, że nie ma jakiegoś szczegółowego sposobu postępowania w tych przypadkach. Podobnie też jest i z modlitwą. Każdy modli się jakby troszkę inaczej. Chętnie posłuchamy świadectwa modlitwy siostry Michaeli Rak. Dla mnie modlitwa jest po prostu mówieniem o tym, co dziś przeżyłam. Mówieniem o tym, czego się boję. Mówieniem o tym, dla mnie modlitwa jest po prostu wyrazem słowa. Ja wchodzę do kaplicy i bardzo często wnoszę do kaplicy przestrzeń swoich doznań i przeżyć dnia dzisiejszego. Tego, że mam takie spotkanie, że czegoś się obawiam, że tu mam jakąś niepewność i wołam Jezu ratuj. Kiedy jechałam do Wilna i kobieta mi dała 3 złote, kwiaciarka cmentarna w Gorzowie na remont hospicjum, i kiedy przywiozłam te 3 złote, położyłam przy tabernakulum na półeczce i mówię: Jezu, jesteś Ty i mamy 3 złote i zrobimy w Wilnie hospicjum, to dla mnie to była modlitwa. I kiedy przychodzę i mówię: Boże, wyje z bólu ten człowiek i ja nie jestem w stanie mu pomóc, poślij kogoś, to jest modlitwa. Ja po prostu traktuję mojego Jezusa jako będącego tu i teraz, czującego, słyszącego i odpowiadającego wtedy, kiedy ja Jemu coś powiem, albo odpowiadającego wtedy, kiedy ja mówię: nie wiem nic, Ty mi coś powiedz. I jest przede wszystkim ciszą, jest też słuchaniem, jest takim zatrzymaniem się. Powiedziałabym, że nie będzie dzisiaj modlitwy, jeżeli w nas nie będzie przestrzeni, nazwijmy, wolności od trosk, od biegania, od myślenia, od załatwiania, od planowania. Na modlitwę przede wszystkim musi być cisza, musi być samotność, musi być odejście gdzieś na bok od tego, co jest, żeby była ta przestrzeń. No nie mogę rozmawiać przez telefon, równocześnie oglądając telewizor czy robiąc zakupy, tak? To nie będzie spotkanie, także ja nie wiem, czym jest modlitwa. Naprawdę nie wiem, czym jest modlitwa. Dla mnie modlitwa jest nieraz płaczem, kiedy ja nic nie mówię i po prostu przyjdę i wypłaczę Jezusowi. Dla mnie modlitwa jest wtedy, kiedy przychodzę i mówię: nie czuję Ciebie. A w ostatnim czasie bardzo często mówię: Jezu, ja Ciebie nie czuję. Daj mi siebie odczuć, daj mi się doświadczyć. Wyraź się jakoś konkretniej, bo nie wiem, czy to jest Twoja wola, czy mój plan. Ja bym to nazwała modlitwą, tak? To taka bardzo osobista, bo oczywiście w życiu zakonnym modlitwą będzie modlitwa liturgii godzin, psalmów, czy będzie różaniec wspólny, czy będzie adoracja gdzieś, czy właśnie jakaś wspólna, śpiewana, mówiona, medytacyjna.